Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a oto zgrajmy w Nier Automata. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w tej serii i moi drodzy, zaczniemy sobie od początku. Niektórzy może z was wiedzą, że już nagrywałem raz początek właśnie Niera, ale ze względu na długą przerwę od tej serii, no i inne okoliczności, o których za chwilę powiem, stwierdziłem, że po prostu trzeba zagrać jeszcze raz. I moi drodzy, największy news, znalazłem spolszczenie właśnie do Niera Automata z forum Graj po polsku.pl. Ogromne podziękowania prosto z mojego serduszka dla Syna Spawacza i Lena Arashi. Ogromne podziękowania, to są twórcy właśnie spolszczenia. Jak widzicie, tam na dole jest właśnie, że spolszczenie Graj po polsku.pl wersja 0.97. Jest na naprawdę zaawansowanym już etapie to spolszczenie. Z tego co mi się wydaje, już cała gra jest spolszczona, chyba DLC tylko nie jest, ale DLC jest tutaj akurat mało ważne. Ogromne jeszcze raz podziękowania. Dzięki temu będziecie mogli bez problemu teraz ogarnąć, o co chodzi, ponieważ ja w tym pierwszym moim podejściu dosyć kaleczyłem mocno to, co się dzieje i mogło to spowodować jakieś zawiłości, które są niepotrzebne. Bo tak naprawdę gra jest mega przyjemna, prosta w odbiorze, ale skomplikowana w swojej tutaj jakby w swojej, nie wiem, jakiejś głębi? Ciężko mi to powiedzieć. Sami zresztą odkryjecie, o co w tym chodzi. Teraz będzie to o wiele prostsze z tym spolszczeniem. Także zaczniemy sobie oczywiście nową grę, żeby nie przedłużać. Oczywiście autozapisu nie ma w tej gierce. Ja już tutaj sobie grałem, sprawdzałem, ponieważ również zainstalowałem różne modyfikacje do właśnie do Niera, które zobaczycie po prostu w trakcie. Są to właśnie jakieś tam graficzne poprawki. Mam fara zainstalowanego, żeby gra też lepiej działała. I jeszcze jeden disclaimer, że gdy nagrywałem pierwszy raz, to nagrywałem chyba na wersji z PlayStation 4, z tego co kojarzę. Tutaj mam już wersję PC-tową, więc też nie ma tutaj moich achievementów, nie ma, wiecie, że mam 99 poziom czy coś takiego. Gram sobie tak jakby na czysto, na nowym save'ie będziemy grali. No i co, zrobimy sobie Robin, o widzę, że i coś ten, Robin, zrobimy sobie Robinny szybciutko, tak żeby rozróżnić jeden od drugiego zapisu, tak może być taki niczek. No i co, gramy sobie na raczej normalnym, najprzyjemniejszy poziom trudności chyba, chyba najprzyjemniejszy, walka jest trudniejsza i nie można namierzać wrogów. Normalny poziom jest oczywiście jak najbardziej spoko. Przy nagrywaniu to jest naprawdę gicior. No i rozpoczynamy oczywiście grę. Pierwszy odcinek będziemy przechodzić wstępniaczek, więc za chwilę sami zobaczycie. Jest pięknie spolszczone. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Najsik. No jak widzicie, są piękne polskie napisy. Ja nie będę ich czytał, pozwólcie, ponieważ chciałbym, żebyśmy mogli się wczuć w grę. Yorha squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Chyba, że chcecie, żebym czytał, ale to bez sensu, bo będę zagłuszał, nie? This is operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. No i zaczyna się. Zaczyna się gruba. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Pora się odpalić. Moi drodzy, już możemy latać. Już możemy... Oj, coś mi tutaj widzę, że... Czy ja nie wciskam jakiegoś przycisku przypadkiem na klawiaturze? Bo widzę, że mi tutaj pokazuje, że nie mogę... Albo właśnie popsułem sobie pada. Zobaczymy, o co chodzi. Wygląda tak, jakby automatycznie gra mi coś tutaj wciskała. Zobaczymy, zobaczymy. Więc lecimy oczywiście na ziemię. Nie musimy uważać, bo są jednostki wroga przed nami. No i dostaliśmy możliwość ataku, także bierzemy się do roboty, no i unikamy laserów, które strzelają w naszą stronę. Jak widzicie, nasz zespół został wycięty do 3 jednostek aktualnie już tylko, także kosmos naprawdę jest źle, jest bardzo, bardzo źle. Atakują nas te latające, śmieszne robociki. Oczywiście atakują nas roboty, my jesteśmy androidami takimi wyłączno. Przejmujemy obowiązki kapitana, tak jest. Teraz 2B zostanie kapitanem całej misji. przyjęliśmy kolor biały, dlatego, no i co, musimy spróbować się dostać, chociaż jak widzicie, opór przeciwników jest naprawdę potężny i co my zrobimy, biedne żuczki, no. Ten nasz tutaj kompanka już tak też ledwo dyszy. Zostaliśmy otoczeni i trzeba zmienić się na mobilkę. Mobilki, lecimy, kurczę. I teraz będziemy mogli sobie atakować przeciwników z takiego widoku. Nie lecimy tak jakby, tylko właśnie, no, zmieniliśmy stance tutaj. No, tu chyba najprościej będzie po prostu strzelać do nich. Wygodnie gra się na padzie, ponieważ na klawiaturze no, słabo jest z celowaniem. A tutaj to jest bardzo ładne, sympatyczne. No i dostała z laserka, nie! Nasza ostatnia towarzyszka, 4B. Holy shit. No i niestety została tylko 2B. 2B to operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. No i niestety została tylko 2B i mamy spotkać się z 9S po wylądowaniu już na ziemi. Także no cóż, opór wroga był potężny, wszystkie jednostki sojusznicze zostały pokonane, a my wlatujemy do fabryki i próbujemy przebić się, aby spotkać się z 9S. O kurczę, przez to, że gram z HDR-em i różnymi bajerami, to jest ciemniej tutaj, ciężej się przedrzeć. Ale oczywiście dodaje to też klimatu i graficznie gra wygląda naprawdę ładnie. Oczywiście jeśli będzie troszeczkę za ciemno, to w postprodukcji troszeczkę rozjaśnię. A, tu oczywiście możemy atakować też te kulki, które lecą w moją stronę, których nie mogę zniszczyć strzelaniem. Są dwa rodzaje kulek. Te ciemniejsze możemy zniszczyć za pomocą ataku wręcz, a te jaśniejsze za pomocą strzelania. Dzięki czemu też łatwiej się unika tego wszystkiego. Okej, ładnie nam idzie, znowu zmiana stansa, teraz znowuż na ten taki bardziej no, mobilny, powiedzmy, do walki. No bo jak lecimy, no to możemy tak naprawdę tylko strzelać, no i czasami możemy tym ogonem machnąć, ale to wiecie, no jednak do walki wygodniej jest, gdy możemy używać tego. No i teraz najgorsze z możliwych, czyli te paskudne, kurde, obrotówy kręcące się, które wcale tak łatwo nie jest pokonać, ale machniemy parę razy z ogonka i cyk. No i oczywiście wlatujemy, zamyka się hangar, ale zdążyliśmy. No i rozwaliliśmy naszą jednostkę latającą rozwaliliśmy. I pod dostał świra lekkiego przez chwilę, ale na szczęście 2B jest cała. No i możemy aktywować naszą broń do krótkiego zasięgu, czyli nasze kłosy, nasze katany i różne rzeczy. No i przeciwnicy. I zaczyna się mięsko, moje najlepsze ukochane, to co uwielbiam, ja, czyli siekane, ja. No i dajcie mi znać, czy graficznie jest ok, czy graficznie gra wygląda rzeczywiście ładniej. No powiem wam, że osobiście mi się o wiele przyjemniej patrzę na tę wersję właśnie poprawioną tutaj na PC-cie. No na PlayStation 4 wiadomo, że gra musiała zostać ograniczona dosyć mocno, ze względu na to, że no, PlayStation 4 samo w sobie nie jest jakoś super wydajne. Także wydaje mi się, że to na PC, jeszcze tu z tymi różnymi modyfikacjami, to jest naprawdę spoko. Nie zmieniałem wyglądu 2B w żaden sposób, 9S, żadna z postaci nie ma zmienionego, powiedzmy, jakiegoś skina i tak dalej, żebyśmy mieli tu historię jak najbardziej zgodną z rzeczywistością, wiecie, nie, że 2B ma jakieś, kurde, te... Widziałem, jakie są różne modyfikacje, to powiem wam, że naprawdę niezły kosmos jest. Pięknie. Zrobiliśmy rzeź. Wrogowie zniszczeni. Ale jeszcze nie wszyscy. I my, kurde, wjechał. Bydlaczek największy. Wjechało na rejon, moi drodzy. Lecimy. Zostaliśmy zaatakowani przez ogromną maszynę, która zniszczyła ogromną część fabryki. I to nie jest nasz cel. To jest po prostu jednostka, która atakuje nas. Jest wredna. Możemy sobie zaznaczyć, w ten sposób będzie troszeczkę prościej walczyć. Oczywiście, gdy się zbliży, to dostanie za swoje. Jeszcze nie mam ataku mocniejszego podem, także musimy unikać. Oczywiście granie na padzie polecam, zachęcam, bo to jest mega wygodna rzecz, żeby na padzie sobie pograć. Na klawiaturze próbowałem, to powiem wam, że unikanie czegokolwiek na klawiaturze to jest rzeź, nie? O! Laserowa komunikacja została wznowiona, więc za chwilę, tak, łączymy się z bunkrem. Dostaniemy program do poda i tym programem będziemy mogli atakować. Znaczy ogólnie programy do podów służą do wielu rzeczy. Oj kurczę, czekajcie, muszę się obrócić. No i mamy już program i możemy go użyć, czyli to będzie laserek. Oj, tylko użyłem go w takim momencie akurat, że jak widzicie zostałem całkowicie wbity gdzieś w tę maszynę. Nieźle, ale dzięki temu też zadałem sporo obrażeń. Mam automatyczne leczenie włączone z racji, że gram na normalnym poziomie trudności i mam myszkę na środku ekranu. Zastanawiam się, czy to powinno tak wyglądać. Raczej nie. Niestety problem jest z myszką i włączeniem jej w grze. O kurczę. Musiałbym chyba odłączyć całkowicie, nie wiem co zrobić nawet sam, ale czasami mam nadzieję, że nie będzie widać jej na nagraniach po prostu. Jak będzie widać, to jest pierwszy odcinek, więc wybaczcie, jeśli będą jakieś problemy techniczne, oczywiście rozwiążemy je w przyszłości. A to 9S! Cześć, siema ziomuś, dawno cię nie widziałem. I trzeci poziom, moi drodzy. Szybko wbity. My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No. Just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. Tak jest. Szukamy oczywiście jednostki typu Goliat. Goliat to są jednostki takie naprawdę ogromne, wypasione, wielkie. Są to jakby roboty, które... No, spuntowane roboty, wiadomo, które zaatakowały Ziemię, przez co Ziemianie musieli uciec na Księżyc, ale o tym wszystkim dowiecie się jeszcze później. Moi drodzy, kurczę, ja nie wierzę, ale serio te modyfikacje je dodają, naprawdę. No, powiem wam, że giereczka wygląda miód malina, nawet taki głupi ogień wygląda świetnie. To mi się podoba, jest wszystko super, oczywiście możemy sobie postrzelać, ja sobie strzelę z laserka w to, zrzucimy sobie most i przejdziemy po nim. Oczywiście tutaj w fabryce jest parę miejsc, które wam pokażę dodatkowo. Pozbędziemy się najpierw helikopterków, które będą nas wkurzały. Oczywiście wredne, najlepiej bić po prostu strzelając. Tamten się gdzieś zbagował na tym. Co ty robisz, stary? Hono tutaj. Dawaj go szybko wyklepiemy, zbierzemy oczywiście sobie jakieś zardzewiałe śrubki, gumy naturalne, to wszystko przyda nam się później do upgrade'owania na przykład naszych broni, także warto zbierać już od samego startu gry wszystko, co się da na glebie znaleźć, nie ma, że jak w goticzku, tutaj też zbieranie wszystkiego opłaca się naprawdę, bo później dzięki temu będziemy mieli dużo rzeczy. Oczywiście walka na początku na standardowych broniach, no nie jest jakaś super, no nie wiadomo, wiecie, efektów specjalnych nie ma, jakichś wypasionych. O ty kurde wredny robociku, nie ma takiego bicia. No i właśnie widzicie, w te czerwone kulki, gdy strzelamy, wtedy możemy łatwo je niszczyć i dzięki temu też nie dostaniemy obrażeń, jak podejdziemy. No tutaj akurat byłem blisko, więc otrzymałem obrażenia, ale na szczęście niewielkie, Tutaj w sumie też na poziomie trudności normalnym jest ok. Na najwyższym poziomie trudności każdy przeciwnik ma nas na hita tak naprawdę, no więc nie polecam ogólnie grać na najwyższym, no chyba że naprawdę lubi się bardzo, duże wyzwania i umiecie grać w tę gierkę kosmicznie dobrze. Najnes się odezwał. Mapkę nam chce wysłać, pewnie. No i tak, dostaliśmy mapę od Najnes, dzięki temu, że zrobił zwiat przed nami, mamy tutaj możliwość podglądania mapki. Oczywiście biegniemy przed siebie, biegniemy jak najszybciej. No i za chwilę pokażę wam pierwsze miejsce do odblokowania tutaj w fabryce. Najpierw możemy zrobić po prostu rundę dookoła komina. No, będzie tutaj parę robotów do pokonania, także też dodatkowy expik nam wpadnie i dodatkowe części oraz waluta tutaj w grze, czyli G, to już tak jest podpisane po prostu, że 110G na przykład to jest właśnie ile waluty otrzymaliśmy, to jakieś 260, 110, zawsze co nieco wpadnie. No oczywiście to nie są jakieś super turbo wielkie pieniądze, ale jest co nieco, żeby było. O, jakaś część dropnęła z ziomka, zardzewiała gruda, nam tu wpadła. Okej, spoko. No i pierwsze miejsce, wyskakujemy tutaj przez barierkę, wchodzimy na ten taki wysięgnik, schodzimy sobie tutaj na dół i mamy pierwszą dużą skrzynię, w niej mamy duże uzdrowienie, ale nie wychodzimy jeszcze stąd, ponieważ tutaj, gdy podejdziemy dokładnie do tej drabiny, odblokujemy sobie możliwość wchodzenia po drabinie, a jeśli pójdziemy jeszcze dalej tutaj, odpalimy tę maszynę, to możemy odpalić sobie most, dzięki któremu dostaniemy się szybciej na początek jakby gry, czyli do tego miejsca startowego. Oczywiście niech się opuści tutaj do samego końca i zobaczcie sami, jesteśmy teraz tutaj, gdzie walczyliśmy z tą taką wielką łapą, z tym takim wielkim, nie wiem nawet jak to nazwać, kurczę, z tym takim robotem. I to jeszcze rzecz schowana, mamy tutaj rudę miedzi, także fajnie. Możemy skorzystać oczywiście w każdej chwili z drabiny, zjechać sobie, proszę bardzo, i jesteśmy tutaj w takim miejscu, no możemy sobie zejść tutaj, no i widzicie, no byliśmy na tych schodach, biegaliśmy, tutaj zaczęła się rozmowa, jak 9S nam wysłał mapę. Także spoko sprawa, no ale wrócimy sobie tutaj na górę, tędy, będzie nieco szybciej niż znowu bym miał dookoła komina biec, wchodzimy na górę i lecimy. Oczywiście muzykę mam pogłośnioną dosyć mocno. Tu zejdziemy na dół, ponieważ jest tu jeszcze dodatkowa skrzynia. Małe uzdrowienie, zużyłem już jedno albo dwa, więc przyda się na pewno, jakbyśmy otrzymali znowu jakieś obrażenia. To oczywiście te paskudne robociska. Tu z laserka, nie umiem celować trochę z lasera, więc wybaczcie mi. To nie jest mój ulubiony program, zazwyczaj z niego nie korzystam, ale wygięta płyta 80 zł. No i pójdziemy jeszcze po jedną ze skrzynek, która jest tutaj na górze po prawej stronie. Ona będzie niestety pilnowana przez takiego większego trochę przeciwnika, ale spoko, z takimi i z takim sobie poradzę. Oczywiście możemy mu się spakować na łeb. O, nie spakujemy mu się na łeb, ale możemy go podbić w ten sposób. No walka z przeciwnikami na jakichś takich platformach zazwyczaj różnie wychodzi. Strzelimy mu z lasera po nogach. O, zdążył się przewrócić. Miałeś szczęście. Wykończę cię w ten sposób. Dawaj, wybuchaj i dawaj, co tam miałeś, byku. Dobrze. Są itemy na początek, trochę złota. Znaczy złota, no tego G, tej walutki nam wpadnie. W sumie nie wiem, czy ona jest jakoś wytłumaczona, czy po prostu jest waluta. O, menu systemowe oczywiście, nie potrzebuję tego w żaden sposób. Wszystkie przedmioty, tu mamy zadania, wszystkie przedmioty to oczywiście mamy tutaj co otrzymaliśmy, jak widzicie jakieś zawory tutaj. To są dodatki akurat, ponieważ mam modyfikacje, także mogę sobie tutaj ustawić jakieś dodatkowe rzeczy. Mógłbym mieć na przykład zamiast oczu takie jakieś korby, no to tak powiem wam średniaweczka, ja wolę jak 2B wygląda ładnie, sympatycznie i milutko dla oka. No i widzicie, są fundusze w G po prostu, czyli pieniążki to będą G i GG, kurde, easy giereczka. Lecimy do przodu, nie ma czasu na tłumaczenie, będę wszystko tłumaczył wam później po drodze. Dzięki temu, że gra jest po polsku, na pewno będzie mi się również przyjemniej grało. Nie wiem, dajcie mi też znać, czy zamknięto wyjście, no więc nie może nam otworzyć... Kurczę. Nie jest łatwo, no wiadomo. Możecie też mi dać znać, czy wolicie na przykład, żebym po... nie wiem, no właśnie zastanawiam się, jakby tutaj zrobić ten, bo wiem, że wiele osób słucha sobie w tle, chociaż myślę, że te osoby, które słuchają, to angielski znają, ale wiecie, no tak, żeby nie było... Ty, co tu skacze jeszcze, tyca? A, te latające cwaniaczki. Kurczę, jak jest tak ciemnawo, to naprawdę potrafi się dobrze schować. Tutaj moglibyśmy wykonać finishera na takim obitym przeciwniku. Może spróbuję jednego tak obić dosyć solidnie i wam pokazać, jak to wygląda. Gdy taki już jest przypalony, klikamy i możemy go w efektywny też sposób wykończyć całkowicie już. Dobra, to co, strzelimy w chłopa, ten ostatni niech spada. Teraz będzie tutaj, a te łobuzy są, dobra. Nie ma problemów, też ich wyklepiemy. No i sympatycznie, no i właśnie zastanawiam się tutaj właśnie z napisami, jak to zrobić, z dialogami. Czy jakoś, nie wiem, no, wydaje mi się, że najlepiej zostawić po prostu te dialogi po angielsku, żeby osoby słuchające mogły też co nieco zrozumieć, no a osoby oglądające mają po polsku dialogi, więc w każdej chwili mogą sobie przeczytać, o co chodzi, nie? A ja też nie chcę zagłuszać postaci, nie chcę się wtryniać w dialogi. Wydaje mi się, że najsensowniej właśnie, żebym ja siedział cichutko, dialogi były po angielsku, napisy są po polsku, więc każdy, kto chce, ogarnie, zrozumie. Okej, tutaj ważna rzecz. Czekajcie, nie przegapiłem przypadkiem skrzynki? Chyba jeszcze nie. A, to była ta skrzynka, o której zapomniałem. Tak, 9S bardzo kika z dupki musiał wyciągnąć dopiero po tym, jak mu 2B powiedziała, że przestań mnie nazywać, kurde, proszę pani, tylko mów mi po imieniu. Znaczy po imieniu, po prostu kryptonim, no nie wiem, no w sumie oznaczenie po prostu. 2B to jest oznaczenie modelu jakby właśnie... O, ty kurde, myślałem, że z laserka dostaniesz w obuzie. Cwaniaczek, nie dostał. Oczywiście latające boty wkurzające są, szybciutko, najlepiej po prostu do nich strzelać, bo one i tak, gdy się zbliżamy, to się oddalają. No, także kryptonimy tutaj, wiecie, no w sumie jesteśmy androidami, też takimi ala robotami. O kurczę, ale mi się obrywa, coś mi się nie podoba. Możemy pójść do przodu tutaj, bo tu będzie itemek właśnie sobie leżał, ruda miedzi. Możemy w sumie wejść albo po schodach, albo po drabinie, ja osobiście zawsze wybieram drabiny. Nie pytajcie dlaczego, nie no przecież to jest oczywista sprawa dlaczego, ale. Jeszcze sobie tutaj skoczę, bo tutaj będą właśnie, będzie towarzystwo do wyklepania, co mi się wydaje, że za chwilę będziemy musieli się wyleczyć niestety. Okej, laserkiem powinienem ściągnąć jednego z łobuzów. Szybka akcja, rzeź, piękne jest. No właśnie, tutaj fajnie, bo też itemki i pieniążki wydropią. Tu była skrzyneczka, po którą warto przeskoczyć. No i co? Możemy lecieć. A dlaczego lubię drabiny? No cóż, to jest, myślę, później wam pokażę. Zresztą każdy, kto grał w Niera, to wie, o co chodzi. Dobra, szybko rozprawmy się z tymi latającymi łobuzami. kamera mi się zmieniła, więc trochę ciężej będzie celować do nich. No dobra, panie, spadaj pan stamtąd. Gorzej, że wybuchniesz mi pewnie właśnie, kurczę, nad przepaścią, więc tracę trochę pieniądza, ale już trudno, nic złego. O, dobra, dostałem, ajajaj. Okej, na szczęście szybko się wyleczymy. Myślałem, że do niego strzelę szybciej. Wielkie miejsce, dokładnie tak. Fabryka broni, no. Dokładnie tak. To była fabryka broni, ludzka fabryka broni, ale maszyny przetworzyły ją, zmieniły na swój użytek, przez co teraz one tutaj się replikują, budują, no i korzystają z tej fabryki, jak widzicie. Mamy tutaj sporo towarzystwa, oczywiście przydałoby się szybko załatwić te wredne roboty. W sumie wygodnie też jest zaznaczać przeciwników sobie i wtedy zawsze nasze strzały będą lądowały tam, gdzie powinny, więc też na przykład gdy do nas coś strzela, to możemy mu oddać i też go rozstrzelać. Okej, tu te większe trochę bydlaki, możemy sobie oczywiście wykorzystać uniki. Uniki są świetne, bo dają nam klatki nieśmiertelności, dzięki czemu przeciwnicy nie są w stanie nas w żaden sposób trafić. No widzicie, zrobiłem teraz podwójny unik tutaj. Tylko problem w tym, że jeśli wyląduje i przeciwnik na ziemi coś robi, to nie jestem w stanie tego już uniknąć, jak widzieliście przed chwilą sami. Także cóż, trzeba uważać, trzeba uważać. Lecimy, mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagrywa i idziemy, jak widzicie tutaj wejście, takie dosyć ukryte wejście. Pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłem grę, to nawet nie zauważyłem, że to przejście tutaj jest. Okej, walniemy w tego może z laserka. O, teraz mi się udało go ładnie wyrzucić jeszcze mocnym ciosem, 2 strzały i po robocie. I pamiętam, że właśnie jak za pierwszym razem grałem, to w ogóle nie wiedziałem, że to miejsce tutaj jest. No bo zobaczcie, tak naprawdę tutaj łapiemy, bijemy tych przeciwników i biegniemy sobie dalej tutaj, ale jeśli wejdziemy pod ten mostek, wchodzimy do pokoju ukrytego. Tu są 2 skrzynie, jedną z nich możemy już teraz otworzyć, jest to skrzynia tutaj ta. Drugą mogę wam już od razu powiedzieć, że druga jest przeznaczona, jak widzicie nie mamy do niej teraz dostępu, będzie ona przeznaczona dla 9S. 9S może otwierać te skrzynie później, no i na razie nie możemy jej otworzyć oczywiście. I tutaj ważna rzecz, opuszczamy sobie most, dzięki któremu, jak widzicie, możemy przejść na drugą stronę, do tego silosu właśnie, gdzie tam na dole, no tam na dole zaczynaliśmy grę, biegaliśmy, a teraz tutaj mamy odblokowany mostek, więc kolejny skrót, w sumie fajna rzecz, dobrze jest odblokowywać już sobie na początku, żeby później się przyjemnie grało, bo oczywiście w to miejsce jeszcze sobie wrócimy, kiedy i po co to się na pewno dowiecie, oglądając tę serię, także zapraszam do subowania, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Oczywiście tutaj już jakieś łobuzy stoją na przejściu. Jeszcze raz, dwa. Tak. 9S twierdzi, że maszyny robią jakieś totalnie bezsensowne rzeczy i nie ma to najmniejszego sensu, co one teraz robią. No, otrzymały dostęp jakimś sposobem do danych ludzi tutaj z tej fabryki. No oczywiście, czy 9S ma rację, czy rzeczywiście te maszyny no, robią bezsensowne rzeczy, wy zobaczycie sami też, no, bez spoilerów. Ale tu zbierzemy oczywiście sobie pieniążki z tych kontenerów, no i kolejny kontener z przeciwnikami zjechał właśnie mi tutaj na dół. Musimy się pilnować, ponieważ one jak się rozkręcą, to naprawdę wkurzają, te robociki małe. Niby są na pierwszym poziomie, ale gdy jest ich aż tak dużo, to potrafią naprawdę zaboleć, więc wolę tu ostrożnie. Okej, mam nadzieję, że ta myszka się nie przechwytuje, chociaż wydaje mi się, że ona się przechwytuje. Kurczę, na OBS ją widzę, więc jeśli widzę ją na OBS-ie, to znaczy, że chyba jest widoczna, kurczę. O, i widzicie, znowu chciałem skoczyć na tego przeciwnika na ziemi i dostałem. Będę się starał co jakiś czas najwyżej tę myszkę przesuwać, żeby nie była widoczna. Okej, no i udało nam się zebrać wszystko, mam nadzieję, że tutaj już ogarnęliśmy temat, możemy biec dalej po kontenerach na górę i tędy mostem. Tu chyba nie powinno być przeciwników, ale strzelanko czasami dobrze jest uruchomić wcześniej. Dobra, tu będzie spokój. Tam widzę na dole, że jakieś cwańki chycają. O, już czekały na mnie tutaj łobuzy, także lecimy. No co, możemy sobie tutaj postrzelać, bo widzę, że jakichś 2 ziomków, co strzelają, też było. No i pięknie, załatwieni. Także niszczymy roboty, te roboty wredne, walczymy w imię ludzkości oczywiście tutaj, więc no cóż, no roboty zaatakowały Ziemię, przez co ludzie musieli uciekać na Księżyc, a ludzie wysłali androidy, czyli właśnie 2B, 9S, żeby odbiły Ziemię w ramach tutaj obrony ludzkości. No kuloodporni przeciwnicy, jasne, kuloodporni przeciwnicy, niestety wredni. Musimy się pozbyć ich jak najszybciej. Na początku zbijamy im tarczę, a później łatwo, szybko klepiemy. Oś, ty wredna małpo, zaraz cię tutaj szybkimi ciosami. Możemy trochę się pofleksować fajnymi kombosami. Oczywiście kolejne ciężko. Dostałem starczy. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko wyprowadzi cios. Wydawało mi się, że jeszcze się nie zaświecił, żeby zaatakować. O kurczę, ty. Ciebie nie widziałem. Dobra, jesteś wredny. Okej, chyba dostaniesz z laserka, wiesz? Ładny unik, byczku. Oczywiście skaczące jednostki. Nie lubię. Także szybko tu załatwimy. Najpierw jednego, potem drugiego najlepiej. Oczywiście uniki. Uniki. I co? Pofleksujemy się jakimś kombosem. 4. poziom. Oczywiście przy każdym nowym poziomie dostajemy leczenie, więc to też jest wygodne, gdy walczymy z przeciwnikami. Wiecie, nagle zostaniemy troszeczkę trafieni. Dobra, panie. Wkurzający jesteś. Zaraz cię tu posiekamy na kawałeczki. Pięknie. A oczywiście zgaduję, że tu będziesz paru przeciwników do poklepania. Tak, już słyszę tych strzelających cwaniaczków. Możemy tutaj postrzelać również. Może poznaczamy parę razy. Też będzie trochę wygodniej z nimi walczyć. I cyk, pięknie. I po drugiej stronie chyba też, tak, dokładnie, pojawili się teraz nowi. Możemy tutaj sobie postrzelać i z laserka, stryk ostatniego. Prawie, że i już. To te pani. O, jeszcze! No dobra. Widzę, że naprawdę narobią was się tutaj trochę. Ej, cwanki. Trochę was dużo. Ja nie lubię też, bo ten bullet hell upierdliwa rzecz to jest. No, zginiesz? Dobra, zginął. Tylko, żebym sobie wziął z niego pieniążki. 60 złotka mojego tutaj. No dobra, i teraz tych łobuzów tutaj. Szybkie klepanko. I pięknie poszło. Mamy przeciwnika z bani. Otwiera się przejście. No i co? Wybiegamy. Chyba już tutaj nie ma żadnych rzeczy do zebrania. Nie ma tutaj też żadnego sekretu, który mógłbym wam pokazać. Możemy wybiec z tego miejsca. Tutaj będzie parę itemów. Przenieśli Goliata gdzieś. No właśnie, przeszliśmy całą fabrykę i nie znaleźliśmy naszego celu, co jest dosyć podejrzane, no nie? Ale oczywiście znajdziemy ptaki. You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Zmieniło się środowisko, przez co pojawiły się zwierzęta, pojawiły się również roślinność dosyć solidna, wybujała tutaj. No cóż, no ludzkość pewnie przez te wszystkie lata troszkę zniszczyła ziemię. Znaczy się w sumie, no nie chcę tu niczego spoilerować i tak dalej, bo teraz wyszedł na przykład Nier Replikant, polecam do zagranka sobie i w ogóle też dowiecie się z tego, co się wydarzyło. A jeśli chcecie znać całą historię świata właśnie Nier i całą historię świata Drakengardu, to polecam w zagranko oczywiście Drakengard i później Niery. Wtedy będziecie wiedzieli mniej więcej, co tu się w sumie działo. Ale nie chcę też spoilerować, chcę, żebyśmy przeżyli tę przygodę razem. Ja oczywiście w Nier Automata mam platynę, więc no, znam gierkę, no wydaje mi się, że całkiem nieźle. Nie jest co prawda to wiedza taka, żeby 100% zrobić tak z buta. Wydaje mi się, że jakiś tam poradnik raz czy drugi, żeby znaleźć sobie na przykład wszystkie bronie, to mógłbym mieć problem, tak z pamięci jak to było. Ale tak, na PlayStation 4 sobie strzeliłem platynkę, więc wydaje mi się, że na PC też by wypadało. I zobaczcie, jakoś się tak ciemno zrobiło. Dziwny wielki most. Wycieczka, ale trzeba było sprawdzić. Oczywiście. No dziwne by było, żeby się dowództwo pomyliło. No właśnie, raczej byśmy na to nie stawiali. I jest cutscenka, która się automatycznie przewinęła? Dlaczego? Halo? No nie, jak mi się cutscenki będą przewijać, to ja nie chcę. Kurde, no zostaliśmy zaatakowani po raz kolejny przez tę taką ogromną maszynę. Znaczy ogromną maszynę, jakiś tutaj, wiecie, zbierak taki, jak to nazwać, nawet nie wiem, ale nieładnie, bo mi się, tam była cutscenka bardzo piękna, ładna, no kurde, nie może być. Najwyżej spróbuję ją gdzieś nagrać jeszcze raz i wstawić, czy coś, no ale bez sensu. Co to miało być? Nie wiem, klawiatura mi świruje, czy co? Holy shit, man, nie wiem. Okay, postrzelamy troszeczkę. Trzeba będzie porobić trochę uników. O, jestem w kącie, szybko klatki nieśmiertelności, przybywajcie, drobina. Jeśli będziemy spamować przycisk uniku, to nie jest w stanie nas ta maszyna trafić, na szczęście. O, tylko żeby tak się nie zbagować gdzieś w niej, bo to by było słabe. Okej, niech stanie jeszcze. O, nie stanie tak łatwo, okej. Uniki, uciekaj tu, bij! O matko bosko, co ta maszyna robi? Jaka wredna maszyna, okej, prawie mi spadło na głowę, ale jak widzicie, coś podejrzanego tu się dzieje. O, dobra, jest cutscenka. Tym razem się nie przewija, więc dzięki. Po prostu wyjechały tutaj te maszyny i nas zaatakowały. Znaleziono cel! Jest Goliat! Ale czym on jest? Zobaczcie sami, jakie bydle. Ogromniasta maszyna, przeogromna maszyna, która nas zaatakuje. Dokładnie. To jest nasz cel. Jak taka malutka 2B ma pokonać coś takiego? Czy ktoś może wytłumaczyć? Holy Jesus. I oczywiście muzyka w Nier Automata to jest coś, co kocham, uwielbiam, mam ciary. Po prostu mam wszystko, co się da. Kocham, uwielbiam. To jest coś wspaniałego. Oczywiście pierdykniemy mu z laserka na przywitanie. Oczywiście nie trafiłem. Świetnie. O ty wredna maszyno. Zaraz cię tutaj pomiziamy. Pomiziamy, pomiziamy. Twoje rączki również, te wredne, paskudne, które przez chwilę już mnie chciały tutaj pogryźć. Najwygodniej strzelać i atakować. I wszystko, korzystać z arsenału, jaki tylko mamy. A oczywiście wredna maszyna jest. Na szczęście uniki mamy również solidne, więc wiem, że tu nic nie będzie, że jesteśmy w stanie tutaj sobie dobrze poradzić z tą maszyną. No i co? Strzelamy oczywiście. Możemy strzelić mu w pyszczek. Pyk! 288, bardzo ładny damage. Teraz musimy uważać na rakiety, które są w naszą stronę, także czasami dobrze jest spojrzeć się pod nogi, żeby w coś nie wdepnąć, ewentualnie nie dać przeciwnikowi możliwości zaatakowania nas jakimś atakiem z podziemi. Tutaj to pięknie kombo poszło. Wylądujmy, żeby mieć szansę na uniknięcie kolejnego ciosu. No i super, zobaczmy co się dzieje. Zmierza do nas 9S. Przyleciał nas wesprzeć w walce, mimo że jest jednostką wspierającą, a nie atakującą, ale jest całkiem cwanym cwaniaczkiem. What's your status? This is the target. I'm going to destroy. Right. I'll provide support. Dokładnie. Będzie naszym wsparciem 9S. O, teraz jeszcze rakietki poleciały jedne. 9S również strzela do tego Goliata. On zniknął pod wodą. Tak, dokładnie. Atak z dołu. Także trzeba unikać i najlepiej uciec po prostu jak najdalej od tego przeciwnika. No i co? Kontynuować ostrzał, strzelić mu z laserka i do przodu. Więc musimy unikać, oczywiście uważać. No, taki jeden atak gdzieś z podziemi, gdzie nie stracilibyśmy nagle grunt pod nogami, mógłby się skończyć dla 2B, no tragicznie po prostu. Wpadłby do morza, zostałaby zgniecona przez tego robota. No, lepiej unikać ciosów, które lecą w naszą stronę. Pyk z laserka. O, znowu się schował. Widzicie, jakbyśmy zostali w tym miejscu, to po prostu ten Goliat wyskoczyłby z podziemi i nas zgniótł, zniszczył. Więc po prostu uciekamy tam, gdzie będziemy mieli grunt do walki. No i możemy kontynuować oczywiście atak. Najlepiej by było właśnie celować tutaj, celować w głowę, czemu też obrażenia są spoko. Tylko czasami cel się zmienia na rękę, ale to ze względu na to, że po prostu w rękę też możemy zadać większe obrażenia. Jak widzicie tutaj po 5, po 6, a w rękę zadajemy po 70 ze swojego ataku. Oj! I 9S hakuje przeciwnika. Ma taką możliwość, 9S jest jednostką, która potrafi hakować przeciwników. I nie tylko przeciwników, o tym też się dowiecie w swoim czasie, ale póki co zadał ogromne obrażenia Goliatowi jego własnym atakiem. Ojojoj. Wkurzył się na nas zdecydowanie ten Goliat. Wredny. Boost! Przyspieszenie! Ajajajajaj. 9S dostał niestety solidne ciosy, ale jego dzięki temu, że odbił atak, 2B nie otrzymała ciosu. No i póki co Goliat się wyłączył. Idziemy zobaczyć. Na szczęście 9S. Idziemy po niego. O, automatycznie się przewinęło. Holy shit, dlaczego się automatycznie przewija? Zobaczcie, Goliat wstał. Jesteśmy jakby na nim uwięzieni, czyli jesteśmy po prostu na naszym przeciwniku aktualnie. Komunikacja jest zakłócona, przez co niestety nie możemy wezwać żadnego wsparcia. No a my biegniemy teraz zobaczyć, co się stało z 9S. Wykryliśmy jego czarną skrzynkę, więc na pewno żyje, ale w takim stanie. Zobaczcie, to jest głowa tego robota, znaczy tego Goliata, z którym się bijemy. I teraz dosłownie na nim biegamy. Śmieszna sprawa, że biegamy na naszym przeciwniku. Okej, panie robot, spadaj stąd szybciutko. Wbijam na drabinkę. No, dawaj, 2B. Czasami... Kurde, co jest z tą kamerą? Halo? Halo giereczko, trolujesz mnie troszeczkę. Nie no, nie wiem, wydaje mi się, że coś nie wiem, ale dziwne, jakby klawiatura po prostu klikała automatycznie sama przyciski momentami u mnie. Dziwna rzecz, nie wiem o co chodzi. No ale cóż, zobaczmy. 9S! Co się dzieje z tobą, byczku? leży niestety biedny, poturbowany, bez ręki, bez nogi. Pamiętam, że pierwszy raz jak grałem, totalnie nie ogarniałem w ogóle coś, o co chodzi w Nierach, ani w Drakengardach, w niczym dosłownie. I się zastanawiałem, kurde ty, oderwało chłopowi łapę, to jak on niby ma zamiar przeżyć czy coś, nie wiem, zrobił mu jakąś amputację i tak dalej. No nie ogarniałem nawet, że walczymy tymi androidami, a nie... Myślałem, że walczymy jakimiś ludźmi czy coś takiego, a to są normalnie androidy przecież, nie? No i kurde, nie przewijaj mi giereczko, no! Holy shit! Znowu mi przewinęło. W tamtej akcji 9S daje nam swoją jednostkę latającą, ponieważ sam stwierdził, że nie jest w stanie kontynuować walki i po prostu, żeby 2B dokończyła dzieła. I halo, gierko, czemu mnie trolujesz, no? Nie klikaj mi te automatycznie rzeczy, no. Kurde. No i dzięki temu możemy teraz latać i walczyć dalej z tym Goliatem. 9S oczywiście jest... 9S jest oczywiście tam na tym Goliacie, więc no cóż, biedny póki co nie może walczyć, oddał nam swoją jednostkę, dosyć mocno mu się oberwało, więc no cóż. No a jak widzicie, ten Goliat mówi do nas zabić. Jak to, robot, który mówi? I to jeszcze mówi sensem? Dziwne rzeczy. To mówi? No właśnie. I found a weakness in the target, hacking in to provide support. Tak. 9S hakuje, żeby wsparcie nam dać, mimo że jest sam bardzo osłabiony, ale jest w stanie skakować gościa. Ah, dostałem, fuck. Ach. 2B. Tak, pod mógłby przejąć jedną z rąk tego Goliata, dzięki czemu byśmy mogli spróbować go walnąć jego własną łapą. To jest też dobry motyw, ale póki co musimy unikać ciosów, albo po prostu troszeczkę pobijać. Tak jest. Teraz lecimy w jego stronę. Daliśmy też czas, żeby 9S zhakował rękę. Tak jest. I moi drodzy, mamy łapę tego robota. Oderwaliśmy mu ją najpierw, a teraz możemy mu po prostu przywalić z tej łapy szybkie 3 ciosy i pada na łeb. Kurde, jego własną bronią pokonaliśmy go. No mam nadzieję, że teraz mi nie przewinie, bo się naprawdę zdenerwuje. Bo jest fajna scena tutaj. No i w końcu. Atakiem prosto w oko. Ajajaj. To nie była łatwa walka. Zresztą walczyć z czymś takim, będąc zwykłym androidkiem? No kurczaczki. Przerąbane nasza 2B miała, ale 9S pomógł jej naprawdę, naprawdę potężnie. Talk about bringing the battle to them. Ah, 2B. Strasznie mu się oberwało. Request assistance. Przydałoby się wsparcie zdecydowanie. It doesn't look like that's going to be necessary. No ale właśnie, psikus moi drodzy. To wcale nie jest taki kolorowy świat, że wszystko kończy się happy endem. Jednego pokonaliśmy, ale przybyły 3 Goliaty na jego miejsce. Gdzie walka z jednym, zobaczcie, jak była ciężka. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Czarna skrzynka, dokładnie tak. Right. Kurde. Ta scena zawsze jakieś takie ciary mam, jak ją widzę. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Wydano pozwolenie. It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. No i moi drodzy, nastąpiła eksplozja poprzez styknięcie dwóch czarnych skrzynek. Zachodzi reakcja, nie wiem, można powiedzieć, że jakaś atomowa. No po prostu nastąpił ogromny wybuch, który zmiótł z powierzchni ziemi Goliaty i niestety razem z 2B i 9S. Musieli się poświęcić, aby wykonać misję. No ale jak widzicie, jesteśmy w jakimś miejscu, patrzymy sobie przez okno. I gdzie my jesteśmy? No, tu już mogę wam zdradzić, że jesteśmy w kosmicznej bazie. Ale dlaczego 2B żyje w ogóle? Jak do tego doszło? No, również za chwilkę się dowiecie, tylko musimy się najpierw przebiec tutaj troszeczkę. Zobaczyć. O, włażę gdzieś w ścianę. Tu widzę, że jest punkcik, no i tutaj będzie nas ktoś czekał. Jest 9S. I on też jest tutaj. Jak do tego doszło? Misja się udała. No niby się udało i zabezpieczyli rzeczywiście przejście. A teraz co? Thank you for uploading my data to the bunker. Mhm. Wysłanie danych do bunkru. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know. I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. Dokładnie. I see. Także glory to mankind. Glory to mankind. Także 9S w ostatniej chwili wysłał dane 2B do serwera, dzięki czemu po prostu pamięta wszystko, co się wydarzyło 2B. No i tak, gra oczywiście, ja się połączę z siecią, mam gierkę jak najbardziej legitnie, legalnie na Steamku, fajnie. Zapiszemy oczywiście sobie nasz dotychczasowy postęp, nadpisać na slocie jak najbardziej. No i właśnie, 9S wysłał dane 2B na serwer, nie zdążył swoich, ponieważ przepustowość łącza była tak tragiczna, że zdążył wysłać jedynie do momentu, gdy się spotkali. Więc no, cóż zrobić, cóż zrobić. O, i teraz słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. I czytajcie również. Deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Dokładnie. Obcy zaatakowali Ziemię robotami, przez co ludzie musieli uciekać na bazę na Księżyc i wystosowali kontratak w postaci wypuszczenia androidów właśnie przeciwko tym robotom, żeby móc odzyskać ziemię. No i tak, teraz kalibracja oczywiście tutaj, dzień dobry, odpalimy sobie. 9S będzie teraz nas tutaj przeprowadzał przez ustawienia jakby giereczki. Przejdziemy przez każde ustawienie oczywiście, tu możemy sobie ustawić jasność, wydaje mi się, że chyba tutaj na 4 grałem, albo na 5 chyba. Wygląda oczywiście w porządku, przyjąłem, a i powinienem chyba dać ci znać, że cały proces jest nagrywany dla potomności. Jasne, jasne, dla przyszłości zawsze dobrze, nagrywanko jest. Teraz przyjrzymy się twoim ustawieniom rozpoznawania głosu. Wygląda na to, że rozpoznawanie głosu jest wyciszone, a tak nie może być. Zawołam cię teraz, upewnij się, że słyszysz mój głos. Jasne. Ma'am, are you there? No i teraz go słychać. Can you hear me? Czy słyszymy? Hello? Słyszymy. Go ahead and adjust your settings so you can hear me, all right? Adjust the settings until you can hear my voice. Mhm. Słyszymy głośno i wyraźnie, oczywiście. Could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. All right, are we good now? Tak, oczywiście. Możemy powiedzieć, że jest ok, że nie jest ok i nic mi nie jest na inne. W twoim głosie jest coś uspokajającego. Ja lubię mu tu komplementy prawić. Także proszę bardzo. Thank you. Anyway, that takes care of the settings. Ależ skrępowany. Hold on. O Jezu. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec. We need to restore those. Tak, autodestrukcja. Dokładnie. No i właśnie dzięki temu. O, tutaj. Regulations and all, you know? Przepisy, tak. Tutaj też właśnie ta sprawa, że to są androidy. Ja, kurczę, jak pierwszy raz grałem, to tak bardzo nie ogarniałem, czym są tak naprawdę nasi główni bohaterowie, że właśnie się tak zastanawiałem, no jak oni zrobili, przecież tam zginęli, a to żyją na przykład, nie? A temu łapę i nogę urwało i ten. I dopiero po jakimś chwili dotarło do mnie, że przecież to są normalnie androidy, takie roboty trochę podkręcone i w ogóle, i takie, naprawdę, Boże, że człowiek kiedyś tak bardzo nie ogarniał, czym jest Nier Automata, a teraz po prostu każdy skrawek, newsik informacji po prostu wyciąga i uwielbia i w ogóle. Nie, no naprawdę, gra jest przesuper, dlatego cieszę się, że mogę ją nagrać. Okej, włączamy autodestrukcję. W razie gdyby... Dokładnie, to tak jak z tymi czarnymi skrzynkami. Jasne. Mamy już tu wszystkie ustawienia odpalone, oczywiście postarałem się, żebyście wszystko w miarę dobrze słyszeli. Tutaj w obrazie jest wyłączony anti-aliasing ze względu na to, że mam zewnętrzny jakby anti-aliasing odpalony i dodatkowo dzięki temu, że jest włączony, to działają też trochę inne opcje różne. Tutaj no wibracje, a wibracje mam wyłączone, a dlaczego? Ja bym sobie tutaj chciał. Sprawdźmy, czy działa. Dotknę cię w ramię, jasne. How was that? Did you feel it? Tak, okay. Były wibracje. Check complete. A, super, dzięki cwaniaku. W grę w trybie nieaktywnym to oczywiście tutaj no nie będę tego odpalał. Zbalansowany styl walki partnera oczywiście możemy w każdej chwili zmieniać. Głos angielski, tekst polski, układ klawiatury, QWERTY. Super, klawiatury nie będę korzystał raczej. No i udało się. Konfiguracja przebiega pomyślnie. Morning. Tobie powoli już się budzi. Mm-hmm. 9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. Przeglądy, okej, spoko, dzięki ziomo. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Pewnie. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. Przeżyjemy jakoś. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? No właśnie, nie pamięta tego, że już przeszliśmy na ty. No i dopiero trzeba mu przypomnieć znowu. If you say so. No, także przeszliśmy na formalność. Co jeszcze? O matko, zgadał się. No. Okej, za chwilę sprawdzimy, ale ja chcę jeszcze sobie tutaj w łóżeczko wskoczyć, przerwę zrobić, oczywiście, jak najbardziej, bardzo chętnie. Tu mi może iść w spanko sobie jeszcze na chwilę. Oczywiście zapiszemy grę. Jak najbardziej. Czy będziemy chcieli kontynuować? Wydaje mi się, że ten pierwszy odcinek nie chcę, żeby też był jakiś super długi, także w tym miejscu mogę wybrać na przykład nie, dzięki czemu gra się zapisze, a ja zostanę wyrzucony do głównego menu, ale cóż, no to dzięki za pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że spolszczenie wam się podoba i naprawdę jeszcze raz ogromne podziękowania dla grajpopolsku.pl. Świetna robota, jak widzicie, została wykonana. Dajcie mi znać właśnie, czy wam się podobało, jak wy uważacie, że najlepiej będzie, na przykład, żebym ja nie wiem, czytał czasami dialogi, czy żebym coś poprawił, coś zmienił, coś pogłośnił, coś ściszył. Zawsze pamiętajcie, że po pierwszym odcinku staram się dostosować, żeby wam się jak najprzyjemniej oglądało, żeby odbiór był jak najlepszy. No i mam nadzieję, że teraz, gdy jest spolszczenie i będziemy mogli się dobrze bawić tutaj, to że rzeczywiście będzie się działo. Tu jeszcze oczywiście filmik, jak chcecie, to mogę wam pokazać. Taki wstępny, przy okazji, skoro już to jest pierwszy odcinek, to przy okazji też mogę wam pokazać tutaj wstępniaczek. Jeśli będą jakieś spoilery, to przewinę. Dobra, cwaniaki, nie pokażę wam tego filmiku, który się odpala przy małej nieaktywności, ponieważ są tam takie turbo spoilery, że łomatko bosko. Także oglądajcie tę serię, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co tu się będzie dalej działo. Naprawdę warto oglądać, bo gra jest prześwietna. Ja lecę teraz zobaczyć, czy ten odcinek pierwszy się nagra ładnie. Jeśli nie będzie żadnych problemów technicznych, to kolejne odcinki będą pojawiały się regularnie i postaram się, żeby ta seria została nagrana w pełni i całkowicie szybciutko, milutko i żebyście nie musieli czekać na kontynuację przygód 2B i 9S w tym jakże przedziwnym świecie. A teraz dzięki wam za dzisiaj i do kolejnego. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.